body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulatora. To chyba 32 odcinek, jak mi pamięć nie myli. Odcinek z mojej nowej kuchni, jeszcze w remoncie. Tak, mogę wam pokazać, o tutaj na przykład nie ma płytek jeszcze, albo tutaj na przykład jest ledwie zamontowane, a tutaj na przykład nie ma płytki jeszcze, ale jutro już wszystko powinno, o, nie ma też okapu, ale jutro już powinno być wszystko w porządku. Więc pewnie, jako że ten cały remont był tak, że tak powiem, w bólach przeprowadzony, jak każdy remont, zresztą to podejrzewam, że będzie to okazja do jakiegoś vloga. Ale zobaczymy. Za mną jest was, tak? Słuchajcie, szybka pewnie trasa gdzieś w świat. Dlaczego szybka? Dlatego, że siedzę na foteliku barowym przy blacie kuchennym, jest mi mega niewygodnie, bo jestem za wysoko i nie wiem, jak długo będę w stanie tak grać, ale że mam ochotę i jest ku temu paradoksalnie okazja, żeby to zrobić, to przecież nie mogę tego odpuścić. Słuchajcie, mamy znowu jacht, ale jacht wyłożyłem ostatnio, a myślę, że żeby było ciekawiej, żeby było ciężko, to możemy przewieźć na przykład puszki metalowe 7 ton, ale jak je naczepię, Bastku, zgadnij. Jestem w Szwecji. Podwójny? Podwójny, dokładnie tak. 7 ton, więc lekki ładunek, ale w podwójnej przyczepie, więc jest to ciekawe doświadczenie. Powietrze spłyskło. Będzie lepiej. Trasa dłuższa, więc będzie raczej dłuższa przygoda, bo tam było chyba z 500 km. Więc to jakieś 35 pewnie minut jak będzie. Ale cieszy mnie to, że słuchajcie. Sygnał GPS, system gotowy do pracy. Cieszy mnie, słuchajcie, to, że taką trasę się udało znaleźć. To jest zawsze ciekawe. To jest to, po co miałem jechać na północ, do Skandynawii, jakieś 15 odcinków temu, ale potem może czarne wszystko zepsuło. Albo właśnie nie zepsuło. Tylko naprawiło, ale jedziemy, słuchajcie, w tej trasie mamy 16 tysięcy zarobku. I to jest coś naprawdę fajnego. Jakby mi się udało jakoś tak w miarę bez wypadków dojechać, to i bez mandatów oczywiście, z tym już będzie gorzej. Nie, ale to wiesz, no wiesz, dlaczego to jest fajne, bo powinno się udać kredyt spłacić jeden. Chociaż nie wiem, bo jeszcze. Tak, weź w opcję, wyłącz pan daty, bo inaczej. Nie, ale nie, no jakoś idzie. Ach, tylko zapomniałem zrobić jedne ważne rzeczy, no trudno. Paliwa zatankować. A teraz tą podwójną naczepą może być. Z tą podwójną naczepą może być gorzej. Ale to nic. Ile mamy kilometrów do przejechania? To się coś pokazuje? Nie wiem. Chyba nie. No dobra, jedziemy. Tak, ale tu jest obmont. Nie wiem, czy on pokazuje przeprawę, czy nie pokazuje. Chyba nie. Aha, jeżeli przeprawa, znaczy to ci pokazuje, jak wybierasz trasę, to trzeba być pokazać. No właśnie. Pokazuje mi. Pokazuje mi 5. Ale jest nowa opcja, jest już tak. Dobra, słuchajcie. To jest tak, pokazuje mi 580 km, ja mam na jakieś 590 paliwo i tak trzeba zatankować. Więc jak będzie jakaś taka w miarę przyjemna traska i w miarę przyjemna stacja benzynowa, to po prostu to zrobimy i tyle. Zjedź z ronda. A wiesz, że teraz jest opcja, że jak dodajesz punkty na mapie, to trzymaj się prawej strony, nie do końca, tylko do tego punktu następnego. To nawet nie patrzyłem, nie wiedziałem o tym. No tak, że jak wyznaczysz punkt, powiedzmy, na promie, jak się teraz powiedzmy klikniesz na mapa, żeby wyznaczyć na prom, potem kliknij na F1 i możesz kliknąć na ta chorągiewka, która oznacza koniec trasy, to on ci zacznie pokazywać nie koniec trasy, tylko do najbliższego punktu, który jest wyznaczony.
My! Jeżeli możesz powiedzmy 10 punktów, to on ci będzie wskazywał do trzeciego, drugiego, kolejno, jak będzie mijał, to do następnego kontrolnego. No to się bardzo przydaje na przykład na jakichś dłuższych trasach, nie? No, bo ja mam krótkie trasy, więc mi to nie robi różnicy w tej chwili, ale tak na przyszłość bardzo cenna rada. Jak już odpalę sobie multi, to sprawdzimy. Właśnie spłaciłem kredyt, multi, więc... Aha, może 1,38 to jeszcze multi nie ma. No to wiesz, nie miał to odpalę, to będzie, nie? Aha, okej. Okay. Szczebnie właśnie kredyt, więc będę miał... To już mi nie starczy na kredyt w banku, no ale dobra. Bo... Jak do jadłem na jakieś 35, a tutaj mam 45, przepraszam, więc nie spłacimy kredytu, ale no, zarobek 16 koła piechotą nie chodzi. Tak powiem. A ja się tu postawiam ten graf z winem na kolosyce. Zjedź w prawo. Za 40 tysięcy. Tam pamiętam te Włochy, Francja, to są ładne rzeczy, ładne tam są krajobrazy. Ale teraz sobie jeżdżę w Skandynawii, bo to jest duża autostrada, albo są szerokie drogi, jest spoko. We Francji też są szerokie. Ale tam pamiętam, że miasta są wielkie, po tych zmianach są takie wielkie miasta. I w ogóle to jest ładne. Tak, mam 30 tysięcy, a szkoda, bo nie będzie mnie stać. Zapomniałem o tym kredycie, że mi schodzi po 12 i tak. No, co poradzić? No i się pomału ciężarówka, tak naprawdę te pick-upy jeszcze się nie skończą, ale i w pobliżu końcowej wersji. Poczekaj, ja cię podgłośnię troszkę. O ile mogę. Nie, już nie mogę cię podgłosić. A ty mógłbyś się też chyba coś pogłośnić, czy nie masz możliwości? No, jak dojadę do celu, to może spróbuję coś się zrobić. Dobra. Bo jeszcze mam 23. Ale widzicie, jestem już w swoim żywiole, czyli jadę 110. Z podwójną naczepą, o to chodzi. Kurczę, serpentynki, ja to mówię po sobie, bo to mnie tu przede wszystkim. No śpieszy mu się widocznie. Śpieszy mu się widocznie. 50 i co? A ja jestem teraz w Szwecji, więc to nie jestem ja. No, zapewne. I musiałem zwolnić do 70. Co za życie. Ty, ale żeby takie ładunki były zawsze. Podwójna naczepa i 7 ton, nie? Co tam z tego, co zauważył, to nie ma większego znaczenia, bo widziałem pojedynczą naczepę, to by było 7 ton. Ale wziąłem podwójne, bo więcej płacą. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ja mam swoją naczepa. Zjedź z ronda. Na że tak powiem, przygotowano do tego, żeby te kontenery przewozić. Tak, że jeżdżą właśnie. O, Bastuś, mam do ciebie romans. Taki półprywatny, ale to ten. Ja się nie wstydzę. Nie, bo to chodzi o Sabinkę. Dokładnie, rzecz biorąc. Dziwnie mi się. Nie wypowiedziałam. Nie, chodzi o ten, o białe krwinki. Bo to tam gadałem z lekarzem i tam mówił mi, że jakiś tam sok z buraków, niektóre strączkowe warzywa, żeby jeść.
B12, kwas foliowy, a może coś ona jeszcze wymyśli, może jakąś witaminę mogę jeszcze brać czy coś. Pogadaj się. Jakby do niej... Ona już jest... Nie, ja nie mówię w tej chwili. Skręć w lewo. Ja mówię nawet, wiesz... Ci... A czy co, anemia czy co? Nie mam anemii, ja mam to genetycznie, ja mam po prostu zawsze na granicy białe krwinki, nie? No tak mało ich produkuje mój organizm, nie? I to nie tak mało, że mam bardzo mało, tylko na przykład jak mam limit 40, to mam 39, 38, 43 i tak naprawdę powiedzmy raz na 3 wizyty jak oddaję krew, to mnie odrzucają, bo mam poniżej limitu, nie? Teraz miałem 39 na 40 na przykład, nie? I wiem, że są jakieś takie właśnie sposoby, żeby ten limit, żeby tą produkcję białych krwinek zwiększać, nie? Tam wiem, że można właśnie jeść jakieś tam właśnie niektóre pierdoły. To mam, kupiłem sobie tylko więcej, kupiłem sobie sok z buraczków, którego nienawidzę, ale będę go pił. Ale i też mówił mi właśnie, żeby brać ten, żeby właśnie kwas foliowy, to co robię, to w ciąży biorą. Witamina B12, kupiłem sobie taki suplement diety. Ale Marut, ona też jeszcze albo coś słyszała, albo może wiesz, z racji wykonywanego zawodu, może coś tam wie, nie? No, zobaczymy, jak działa krwinki. Bo nie, ja nie mam anemii, tak? Ja mam po prostu... Jak już gadałem z tym też lekarzem trochę i ja no tak mam, nie? No, to nie jest gdzieś niski poziom, żeby iść do hematologa i się na to leczyć, tak? Bo to jest po prostu na granicy, tak? Masz limit między 40 a 100, a ja mam z reguły między 30, powiedzmy 8 a 48, nie? No i z reguły mam trochę więcej niż powinienem mieć, tak? Ale no często raz na 3 mam po prostu poniżej, nie? I to nie jestem chory, nic mi nie jest, tak? Po prostu czasem tak ludzie mają, że mają po prostu, wiesz, mniej niż więcej, nie? Jest to w normie dla zdrowia, ale do oddawania krwi nie bardzo, nie? Bo lekarz to powie, nie wie, czy ty masz obniżone tym razem troszkę te białe krwinki, bo bierze się infekcja, czy tak masz, nie? Znaczy teraz wiedzą, że tak mam, ale oni nie mogą mnie przyjąć, jak mam poniżej, tak? Po prostu. Bo to, wiesz, ja wiesz, mi mówię, że tak z 5-6 razy mnie właśnie zbanowali przez to, nie? Teraz mam 38-39. A między 40 a 100 masz, no i to nie jest coś alarmującego, ale to są właśnie na to, te sposoby, żeby na przykład to podnosić, na przykład sport. No ja trudę, co 80 godzin w tygodniu ćwiczę, tak? Więc jak to podniosłem, tak? Ten sok z buraków na pewno dobry, jakiś tam, tak samo sok z tego, ze szpinaku, też sobie kupiłem takie smoothie, nie? Będę to pił teraz, mam... I zjeść szpinak? Można, tylko wiesz co, ja nie lubię szpinaku, a ten smoothie jest taki z jabłkiem... Nie ma tego lubić, to możesz zjeść. Nie no, to ja wiem, znaczy nie no, będę to, będę jadł te rzeczy, co tam ten koleś mi powiedział, nie? Bo sobie tam spisałem jakieś tam różne rzeczy, jakieś siemię lniane i tak dalej, nie? Teraz gadałem z taką babeczką, wiesz co, właśnie jak się okazało, pracuje w RC... IK, tak, RKC i no nieważne, w Centrum Kwiatostwa tam którymś, to mi powiedziała, pytała się co jem, nie, no powiedziała, że powiedziałem, że dużo nabiału jem, tak, że twarogu, nie. Ona mi właśnie napisała teraz na Facebooku, żebym właśnie unikał tego, unikał twarogu, bo mogę mieć osocze lipemiczne, Boże, czyli takie, które właśnie od białka umiera, nie. Że wiesz, że jakby osłabia białko. Mówię, że kiedyś zrobili nawet sobie z jakiś pracownik napisałem na Facebooku, nie? Pracownik Centrum Kwiatostwa zrobił sobie morfologię, a potem zjadł twaróg i po godzinie zrobił już go, bo odrzucili, nie? Bo właśnie jakiś tam ten, czy to w białku, czy tam w ogóle w nabiale właśnie ma takie osoby, które zabija te rzeczy, tak? Zabija właśnie białe krwinki. To jest czasowe, bo to nie jest stałe. Nie? To potem po 2-3 godzinach wraca do normy, ale jak na przykład zjesz na śniadanie masło czy właśnie twaróg, to cię obniża. Nie? I potem idziesz, robią ci tą morfologię i przez godzinę, dwie masz obniżone wartości. Nie? Hmm.
tak, to działa dziwnie, no mówię, spytaj się Sabinki, może coś ci podpowie jeszcze, nie? Może nie wiem, żelazo też mam, znaczy nie wiem, niech pokombinuję. Może coś tam wymyślić, tak wiesz, jako fachowiec. Mam niby od lekarza też jakieś tam, sobie spisałem, co tam mam jeść. Też będę jadł, ale może ona coś jeszcze wymyśli. To sobie porównam z tym, co mówił lekarz i zrobię wszystko po kolei, nie? I za dwa tygodnie, wiesz, bo mam teraz na dwa tygodnie bana, nie? To za dwa tygodnie sobie zrobię, znowu pójdę oddać krew, albo płytki będę chyba oddawał wtedy. To zobaczę po prostu, jakie mam wyniki, nie? Jak tak napisałem o tym na tej grupie na Facebooku, takiej właśnie dla krwiodawców, ten babeczka napisała, żebym uprawiał sport przed tym, nie? Bo sport podnosi jak ćwiczysz, to masz mikrourazy w mięśniach, nie? I nie wiadomo dlaczego na to organizm reaguje wzmożonym tworzeniem białek w krwi, nie? Jakby czuł się atakowany, mimo że ty trenujesz, tak? Ja wiem o tym, bo kiedyś mnie właśnie lekarka, przyznałem się, że byłem na siłowni przed i mnie lekarka zgugała, nie? Że tak nie można, bo to wynik ci fałszuje, tak? A ja też byłem dzisiaj na siłowni, ale nie pomogło. Ale zobaczymy, jak to będzie. Właśnie pamiętam, jak mnie odrzucają przez te białe krwinki, nie? To tak naprawdę, odkąd pamiętam, to raz miałem niskie, faktycznie, nie? Że musiała być jakaś infekcja, tak? A po prostu pozostałe razy, pozostało 5, to było na zasadzie, wiesz, brakuje ci 10 jednostek, albo wiesz, albo jedną jednostkę, bo to jest jakieś tam w skali, tak? Czyli mam na przykład 38, 39 zamiast 40, tak? I to takie. To nie oznacza wcale, że jesteś chory, tylko po prostu mój organizm tak produkuje, nie? Także teraz chcę, wiesz, tak powiem, spróbować właśnie i dietę, i jakieś właśnie te B12 z kwasem foliowym, żeby sprawdzić, tak, czy to coś da w ogóle, nie? Dobra, dojadę tam bez tankowania chyba w ogóle, tak, bo przepłynąłem, to on, jakbyś kiedyś cię ciekawiło, to domyślnie pokazuje kilometr razem z przeprawą, nie? No, tak. Jedź prosto. A ja strasznie nie lubię, jak mnie odrzucają, nie? Jak mnie odrzucają, bo mi szkoda właśnie czasu, nie? Czyli nie czasu, który spędziłem tam, tylko tego czasu, który mi mnie oddala od medalu, nie? Bo mam teraz bana na 2 tygodnie i tak naprawdę przez to mi się o 2 tygodnie przedłuża medal, który dostałem. Bo sobie tego chociażby, mam taką aplikację w komórce, nie? Sobie jeszcze właśnie dla krwiodawców sobie ściągnąłem i na rondzie zjedź już tak naprawdę wiem dokładnie, kiedy osiągnę te 6 litrów, nie? Zjedź z ronda. A tu reset. A nie, no reset nie, no tylko 2 tygodnie się przedłuża, nie? Skręć w lewo. Kończy mi się paliwo, wiem co z tego, ale nie mam tutaj żadnej stacji. Ale śmieszne jest to, że to taka aplikacja i ona ci jeszcze daje na smartfony, nie? I jak ci
dochodzi, to masz blisko do terminu oddania czegoś tam, płytę, kosacza albo kwity, dostajesz też powiadomienia od nich, nie? Na drugiej ci w telefonie. Tam za 3 dni możesz oddać na przykład krew, tak? Naprawdę jest bardzo spoko, polecam. Ale gdyby to nie oddajesz, chwili to. I nie ma smartfona. Jedź prosto. To się widzisz, wyklucza. No. Po prostu nie mogę oddawać chwili. Po prostu jesteś pazerny, to jesteś dla siebie. Cała jest moja. Nie, ale przecież nie każdy musi, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Paliwo mi się kończy, a stacja jak nie było, tak nie ma. Zobacz, czy będzie jakaś po drodze. Bo dojechać dojadę, ale jest stacja. W połowie drogi między Tempera a Lahti. No, to trzeba będzie stanąć. Miałem takiego znajomego, już ma kurde z 55 lat, nie? Ale zawsze był otyły strasznie, nie? Znaczy zawsze, jak go znałem, teraz zresztą mam z nim kontaktu bliższego, bo pracowaliśmy razem tam lat temu z 6, ale dostał bana na oddawanie krwi, bo miał swoje wyniki, nie? On taki, wiesz, honorowy krwiodawca i tak dalej i generalnie schudł 20 kilo, nie? I jeszcze chudnie. Teraz już chyba 30, ale wiesz, schudł 20 kilo, bo dostał bana od lekarza, bo ja był za gruby, nie? Więc i ma złe wyniki, dostał bana bezterminowo, nie? A że on był honorowym krwiodawcą i tak dalej. Na tym już tego trzeciego stopnia, nie? I to generalnie dla niego to było bardzo ważne i się zaparł, i zaczął biegać, ćwiczyć i chłopak schudł już teraz 28 kilo. A było okrągło, nie? No. W sumie każda motywacja jest dobra, byle skuteczna. No. Obliczanie nowej testy. No tak, ale wiesz co, jak podziałało, miał taką motywację, nie miał innej. Mówi tak, tak mówi, że tak ma, wiesz, jego zdrowie go średnio obchodziło, nie? Ale jak już nie mógł innym pomagać, to go tak uderzyło, nie? To zawsze było dla niego ważne, żeby tą krew oddawać. Tylko jak ja teraz wyjadę tą wielką klątwę, no chyba na około tutaj trzeba będzie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ostatnio już, no teraz tak, jak też się trochę skręć w lewo. Przez tą aplikację zmobilizowałem do oddawania, nie? I tak mi znowu wróciła chęć, dalej testowałem krew po tym osocze, więc jak wpisuję do aplikacji, jestem szczęśliwy. Ale generalnie powiedziałem, bo tutaj tak naprawdę oddawałem w ciągu 2 miesięcy. Oddałem krew, potem oddałem osocze, bo to można tam po 2-3 tygodniach. Teraz miałem oddać właśnie krew, nie? Oddam płytki raczej, zobaczę, może się uda za 2 tygodnie. Natomiast koleżanka taka w pracy mówi: Marek, już weź tej krwi, nie oddaj. Nie oddawaj. Dlaczego? Bo ty te czekolady przynosisz mi dupa do siebie. Bo jak wiesz,
pół tabliczki zjadam od razu, żeby uzupełnić tam jakieś tam wartości, jakiś magnes czy coś, nie? Więc jakoś najlepiej gorzką zjadam pół od razu, zostawiam w domu. Zostawiam w domu białą jedną, bo ta reguła jest jedna biała. Jest też taka kawowa, ją zostawiam w domu, a pozostało się jedną do pracy wynoszę, nie? Tam do lodówki kładę i sobie ludzie pojedzają. I właśnie Aśka mówi, żeby nie było tych czekolad, bo mnie dupa. Chcesz ją wyglądać. Boże, no dwa monety dostałem w ciągu 3 minut. Tak było pięknie. Miał już 2000 w plecy. Więcej. 3000 z hakiem. Jedź prosto. I to na kilka kilometrów przed metą. Znaczy przed tym miejscem w ładunku. Oj Boże. Jadę przepisowo teraz, jak nie ja. Ale się teraz do mnie światełek. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Nie wiem, ja to nie mogę dać, bo mi kasy brakuje. Okay? To sobie wydrukuj. Rząd tak robi i żyje. Nie na tym profilu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jestem najlepiej. Zaczęłem się właśnie na znaku i nie mogę ruszyć chyba. Właśnie już na dwoznaku zaczęłem się. No genialnie, jestem najlepszym graczem w tą grę. Co tam, że lewą stroną? Tu tam, że przekosiłem trzy znaki. Jadę, nie? Kurczę, ja mu pierwszy nic powiem. Dużo światło. A następnie skręć w lewo. Chyba tak działa, nie? No, oczywiście. Większy, może więcej, pamiętaj. No, dużo świateł, to trochę. Staćcie. Jedź no, prosto. Już niewiele, bo mam 14 tysięcy. A żeby się udało, to z tej korsyki nie wyjadę. Przygotuj się do skrętu w prawo. No patrz, przyjechałem koło Skanii i mi nie odkryło jej, no. Nie będę zakręcał z tym ładunkiem. To nie ma jak wykręcić. To był odczep. Nie no, dojadę i pojadę jeszcze raz. Przygotuj się do skrętu w lewo. I pokaż Sablince kuchnię. Zawróć. Skręć w lewo. Skręć w lewo.
skręć w prawo. Koniec trasy. Weź, no ewentualnie możecie wpaść na kawę, nie basta. Po południu? Tak, możecie wieczorem, bo daleko macie. Nie, zostawimy mu do 19, tak to. To wieczorem musi być. To na śniadanie. Śniadanie. Kanapa jest, także już. Tak, dużo czas mi się śniadanie, bo mi czasu na 6 widzenia. No to pojedzie, sobie Mika się wyśpi, no. Ona na 8, także długo nie pośpi. To zawsze 2 godziny później. Troszkę wskoczyło kasy, mamy 44 tysiące. Zrobię tak, nie, na pewno jest wyładunek. Jakiś ładunek. Siodełka? Dużo siodełek. Na koinkę będę? No. No chyba pojedziemy do Uppsalangi. Mamy samochody. 6 ton i co 13 koła. No zrobimy to. A to jeszcze wiecie co, zrobimy to, ale w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za oglądanko i do zobaczenia jutro. Pa, pa. Hej.